Wyobraź sobie, że stoisz nad urwiskiem i masz przed sobą gigantyczną przepaść. I patrzysz, że obok ciebie stoi ktoś i zabiera się do lotu i mówi, ja wierzę, że potrafię latać, skaczę. Ale ty mu nie powiesz, a fajnie, ale ty jesteś kreatywny, masz taką bujną wyobraźnię, nie powiesz mu tak. Złapiesz go za fraki i powiesz, czyś ty zwariował? Bez względu na to, czy ty wierzysz w grawitację, czy nie, ona naprawdę istnieje. Tak mu powiem. Te wszystkie aktywności ewangelizacyjne, przede wszystkim nauczanie religii w szkole, to jest jak złapanie kogoś za fraki i powiedzenie, chwilę zastanów się. Cieszę się, że masz marzenie jak Ikar, ale chcę, żebyś nie skończył jak Ikar. Dlatego jadąc do pracy wam wszystkim mówię, bądźmy jak Ikar, ale nie kończmy jak Ikar.